Jeśli chcecie kupić końce do FIFA 16 albo cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam was do superkońcy.pl. Przy podaniu hasła Koza macie 5% zniżki. Polecam. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w pierwszym skład builderze z FIFA 16 na moim kanale. Troszeczkę ociągałem się z tym skład builderem, ale to dlatego, że chciałem wam dać coś naprawdę ekstra. Naprawdę skład, który będę pewny, że będzie grał wam się nim świetnie i mi też będzie grał się nim genialnie. Miałem nagrany już 2 skład buildery, ale zawsze sobie myślałem, kurde, czy chcę, żeby to rzeczywiście był pierwszy skład builder z FIFA 16? No i dochodziłem do wniosku, że nie. Aż do dzisiaj, słuchajcie, dziś mam dla was naprawdę genialny skład, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli przebijecie 500 łapek, będzie super. I słuchajcie, wiem, że ten skład jak na daną chwilę jest dosyć drogi, ponieważ kosztuje około 70 000. Tak więc jeśli chcecie zobaczyć tanią wersję tego składu, tak do 10-12 000, dajcie znać, bo naprawdę warto, ponieważ nie chwaląc się, jest to moim zdaniem skład zbudowany niemalże perfekcyjnie. No ale dosyć gadania. Czas pokazać wam ten skład, który prezentuje się następująco. Zaczynamy od bramki, tutaj jest Pantilimon. Jego dałem, szczerze powiedziawszy, troszeczkę dla testów, żeby zobaczyć, czy jest tak samo dobry jak w zeszłorocznej FIFA. I muszę wam przyznać, może nie jest to karta wybitna, ale jest kartą fajną. Jeśli nie będzie wam grał dobrze i akurat jego możecie zmienić na jakiegokolwiek bramkarza z BPL chcecie. Jeśli chodzi o parę środkowych obrońców, tutaj mamy dwie absolutne bestie, Mangala i Ogbona. Ci goście są naprawdę i silni, i szybcy, i świetnie bronią, i bardzo dobrze się ustawiają. Obydwaj mają pracowitości średnia, wysoka, co jest naprawdę super. No i Mangala, tutaj jest naprawione to, czego ja nienawidziłem w zeszłej FIFA u niego, czyli miał wysoką, wysoką, teraz ma wysoką, średnią, zostaje z tyłu i myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych obrońców w tej FIFA. Tak samo Ogbonna, naprawdę są znakomici. Prawa obrona to Konko. No i muszę wam powiedzieć, że dałem go tutaj dla zgrania i bałem się troszeczkę, jak to będzie, ale o dziwo radzi sobie całkiem nieźle, mimo że dostał spory down grade, jeśli chodzi o tempo, w porównaniu z zeszłoroczną FIFA, to tu na jego korzyść wpływa to, że ma teraz średnią pracowitość i czujemy się, jakbyśmy mieli szybkiego środkowego obrońcę po prawej stronie, aczkolwiek czasami udziela się w ofensywie, no i wychodzi mu to bardzo dobrze, aczkolwiek nie robi tego nader często, co mnie cieszy o tyle, że to tempo nie jest zbyt wysokie i gdyby opuścił pozycję, moglibyśmy mieć problemy. Jeśli będzie wam jakoś wybiegał do przodu, zawsze pamiętajcie o tym, że macie możliwość dania mu instrukcji. Jeśli chodzi o lewą stronę, mamy tutaj Holebasa. Słuchajcie, zapłaciłem za niego 800 końców, jest to dla mnie żart, ponieważ ten obrońca jest po prostu znakomity. Wszystkie statystyki powyżej 70, w dodatku tempo powyżej 80. Gra się nim po prostu fantastycznie. Jeśli chodzi o środek pola, tutaj mamy Fernandinho i to jest pierwsza różnica w tym składzie i jak gdyby w mojej mentalności w tym roku w porównaniu z FIFA 15. Zawsze lubiłem tutaj mieć zawodnika wysokiego. Fernandinho na pewno nie jest zawodnikiem jakimś bardzo wysokim. Teraz liczy się kreatywność podania i tak naprawdę zawodnicy nie muszą być wysocy w środku pola, bo zauważyłem, że główki, szczególnie przy wykopach zawodników, tak jak w zeszłym roku wygrywali środkowi pomocnicy i pomocnicy defensywni, tak w tym roku obrońcy wychodzą dosyć wysoko i walczą w powietrzu, tak więc możemy sobie pozwolić na obniżenie środka pola. No ja też to robię i zyskujemy dzięki temu naprawdę bardzo kreatywne i wszechstronne pole, tak więc tu mamy Fernandinho, w dodatku średnia wysoka pracowitość, co sprawia, że on zostaje w środku pola, nie wybiega zbyt wysoko i to sobie u niego naprawdę cenię, bo od biegania po całym boisku jest Milner oraz Pereira. Jeden jest kreatywny, szybki i naprawdę znakomity pod każdym względem, a drugi po prostu tyra. I to tyra jak wół, słuchajcie. Ta karta jest świetnie odwzorowana względem rzeczywistości, ponieważ Milner jest tak samo pracowity jak na boiskach BPL realnych. To jest gościu, który nigdy się nie męczy. I FIFA jest identycznie, a że kondycja naprawdę jest ważna w tegorocznej FIFA, to Milner jest naprawdę świetnym zawodnikiem i uzupełnieniem składu. Myślę, że każdy skład powinien mieć jednego gościa, którego wiemy, że nie trzeba będzie zmieniać, a który naprawdę będzie zawsze stawał na wysokości zadania, dlatego daję go tutaj zamiast Hendersona, który mi o dziwo gra się gorzej. Jeśli chodzi o środkowego pomocnika ofensywnego, mamy tutaj absolutną gwiazdę tego zespołu, gościa, który jest po prostu wybitny. Sami spójrzcie, 11 spotkań, 8 goli, 10 asyst jako środkowy pomocnik ofensywny. Idealna pracowitość na tą pozycję, czyli średnia, wysoka. Nie wraca się za bardzo do tyłu, bo też nie musi. Mamy trzech pomocników, którzy zawsze są w środku pola.
No i naprawdę Dimitri Payet jest po prostu kartą genialną. W dodatku wspiera dwóch świetnych napastników. Pierwszym jest Lory Cremi, który tutaj jest głównie dla zgrania. No i nie mogę powiedzieć, żeby grało mi się nim jakoś super, ale też nie mogę na niego narzekać. 11 spotkań, 4 gole, 3 asysty. Mogłoby być lepiej, ale tragedii też nie ma. No i Paolo Dybala, zawodnik genialny, po prostu 11 spotkań, 9 goli, 1 asysta. No i to, co jest ważne w tym składzie i to, czym się szczyciłem na samym początku, ten zawodnik jest lewonożny, ten zawodnik jest prawonożny, a finezyjne strzały ze skraju pola karnego w tej FIFA są naprawdę OP, co będziecie widzieli tutaj na tych fragmentach. I to też taka nowość w tegorocznych skład builderach i myślę w większości materiałów będę wam pokazywał w stroje, w jaki gram, żeby tym, którzy są ciekawi, ułatwić trochę poszukiwania. Tak więc dziś używam strojów Panathinaikosu Ateny, są to stroje domowe, no i mi osobiście bardzo się podobają. A przechodząc już do tego, jak gra ten skład, to gigantycznym plusem jest formacja, ponieważ zawodnicy z przodu, czyli Dimitri Payet, Dybala i Remy grają jak trzech napastników. Naprawdę, gdyby ktoś grał tym składem nie znając formacji, pomyślałby, że jest to normalnie trzech napastników ułożonych w linii z Dimitrim Payetem lekko cofniętym, bo naprawdę to funkcjonuje w ten sposób. Dybala i Remy czasami zbiegają do skrzydeł, żeby rozszerzać troszeczkę pole gry, a Payet zostaje w środku i bardzo często on wykańcza, bardzo często on dostaje piłkę przed polem karnym przeciwnika i jest w stanie to zrobić. Zobaczcie tutaj, jakie fajne rozrzucenie piłki. Właśnie Dimitri Payet atakuje z drugiej linii i dlatego on ma tyle goli, dlatego on ma tyle asyst, bo naprawdę gigantycznie angażuje się w grę. Widzieliście też sporo strzałów finezyjnych, o których mówiłem, no i to jest też za atleta tego składu, ponieważ jest on zbudowany tak, że zawodnicy mają kiedy i mają jak uderzyć finezyjnie, no i to wykorzystujemy naprawdę niesamowicie. Tyle razy, ile Dybala zdejmuje pajęczynę z okienek rywali, to jest po prostu znakomita sprawa. No i słuchajcie, tą formacją gra się bardzo podobnie w ataku do 4-3-2-1. Jednak to, czego ja nie lubię w formacji 4-3-2-1, to jest moim zdaniem beznadziejny środek pola, który praktycznie nie istnieje. A tu mamy zbudowane to w ten sposób, że Fernandinho zostaje z tyłu, że czujemy się, jakbyśmy mieli troszeczkę defensywnego pomocnika i zdecydowanie łatwiej jest nam opanować środek pola, co w tegorocznej FIFA jest niezwykle ważne i dlatego uważam, że ten skład jest naprawdę niesamowity, ale tak jak mówię, jest troszeczkę drogi, tak więc jeśli chcecie zobaczyć tanią wersję tego składu, zostawcie łapkę w górę i dajcie mi znak w komentarzach. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. No i co? To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.